czwarta edycja gali Połudka Kickbox Ignite. Myślę, że z roku na rok organizacja mocno się rozwija, no i też chyba widzimy takie, bym powiedział, w cudzysłowie, panie prezesie, narodziny. Odnowienie polskiego chyba kickboxingu, chyba światowego, ale polskiego przede wszystkim. No tak, no bardzo dużo się dzieje. Czwarta gala w Suwałkach. Klub się niesamowicie rozwija. Są filie w Sejnach i w Augustowie. Będziemy na pewno świadkami fajnych pojedynków. Dużo zawodników z Suwał, Sejn i właśnie z Augustowa. No to jest ciekawe też, że taki region, i który wcześniej, no kickboxing nie miał w tej części Polski tak silnych klubów, i teraz niesamowicie się rozwija, no i miejmy nadzieję, że tak będzie to trwało dalej. No właśnie, pierwsza walka dzisiejszej gali, formuła K1, 3 razy po 2 minuty, Pro-Am. Jak widzimy, zawodnicy mają ochraniacze, piszczeli, nie jest to typowa walka zawodowa. Krystian Ruszczyk, niebieski narożnik, Adrian Rzadkowski. Panie prezesie, tak jeszcze szybko, przedłużenie walki Pro-Am, czyli uderzenie na głowę, kopnięcia wszystkie, a kolana w głowę w stójce, czy na razie kolana? Nie, wszystkie ciosy normalnie są dozwolone, z tym, że od zawodowych walk różni się to tym, że nie mają zawodnicy, zawodnicy walczą na stopy, a tak poza tym praktycznie nie ma żadnych różnic, no i czasy walki, także nie jest to 3 razy 3 minuty, natomiast 3 razy 2 minuty, więc jest taka ta formuła pośrednia pomiędzy walkami autorskimi a zawodowymi. Pierwsza runda, przypomnę, kategoria 81 kg, także już zawodnicy mają z czego uderzyć i kopnąć. Niebieski narożnik, Ruszczyk zaczyna dobrym lewym kopnięciem. Są to często zawodnicy mniej trochę doświadczeni, ale myślę, że takie na pewno takie mają kilka amatorskich walk, ale natomiast jeszcze walka zawodowa nie są tak doświadczeni, dlatego że walczą w formule Pro-Am. No ale już widzimy, że silne ciosy tu zawodnika, tak? Tak jest, pierwsza runda. No, zawodnicy niedoświadczeni często, cios na wątrobę, mocny cios na wątrobę wszedł, pierwsze liczenie. Zawodnik jest liczony. Rzadkowski Adrian, dodam, dwie amatorskie walki, początkujący zawodnik, no ale jak widać, no, potrafi uderzyć. No i ciekawe, czy będzie potrafił to wykorzystać. Ruszczyk uczony po raz pierwszy. O, wiesz, twarda wymiana, pół dystansu jest. Wie, tak, prawda, tak, następne liczenie, drugie może skończyć się przed czasem. Zawodnicy mniej doświadczeni, często u nich pierwsza runda jest bardzo ważna. Jeśli ona może ona zakończyć się przed czasem, bo oni rzucają na pierwszej rundzie wszystko, co mają. Dokładnie. No i zawodnik z niebieskiego narożnika niestety nie przygotował się na to, że aż tak mocny będzie atak. Jest. Znaczy, Adrian Rzadkowski chyba nie wypuścił już tej sytuacji i zakończył się przed czasem. Praktycznie walka powinna się w tym momencie zakończyć. No. Tak, sędzia stopuje walkę. Tak, sędzia stopuje. No prawda. Zgodnie z regulaminem walki, trzecie liczenie w jednej rundzie. Kończy walkę. Dał zaskoczyć się zawodnik. Oczywiście kickboxing tutaj zawodowy 3 razy 3 minuty, aczkolwiek jedna walka jest 3 razy 3, ale jest to walka pro. A jak wiemy, Białoruś, panie prezesie, no można powiedzieć taka kolebka Muay Thai, kickboxu, też zawodnicy bardzo utytułowani, praktycznie myślę, że no jeden z lepszych krajów na świecie, jeśli chodzi o tę formę walki, prawda? No, dokładnie, właśnie Białorusini są bardzo mocni w Muay Thai, w K1 Rules. Na pewno będzie ciężki pojedynek. Miejmy nadzieję, że go wygramy. No ale to za chwilę, teraz przechodzimy, tak, wracamy do walki, tak. Walki Mateja Jasnoch, czerwony narożnik. Piotrek Jasnoch, no, pancer Augustów. Od razu widać, że troszkę spokojnie zaczęli. Lewy sierpowy, tak. Piotrek Jasnoch, prawa ręka trochę nisko opuszczona. Ten lewy sierpowy dochodzi celu, doszedł dwukrotnie. Tak. Uj. No, silne kopnięcie. No tak jak pan prezes powiedział. Mateja doświadczony. Troszeczkę spokojnie zaczęli, ale widać, że ciosy są już dokładniejsze, mierzone. Tak, siła tych kopnięć wcale nie pokazuje, że to jest kick right. Sierpowy bardzo mocny, trzeci raz. Także Kamil Mateja tu odrobił lekcję. Dobrze boksersko, rozpoczął pojedynek. Oj, dobry czas na wątrobę, wykończony niskim kopnięciem. Dodam, że w formule kicklight nie ma low kicków, prawda? Nie, w kicklightie są low kicki, natomiast nie mogą być pokowane pełną siłą, także... Ale tu Mateja widać, że jest dobrze przygotowany. I potrafi też tę formułę zmienić. Tak, dzisiaj jednak jest full kontakt, mocny. Tak. Dobrze prowadzi walkę. Myślę, że Piotrek Jasnoch musi troszeczkę przeczekać. Spowodować osłabienie przeciwnika, ale wydolnościowo starać się rozegrać ten pojedynek, bo w tym momencie ustępuje Kamili Matei. No, teraz dobrze. I trzeci raz ten lewy się, prawda? Kontrolujący na zejściu lewą stronę. Tak, cały czas. Obaj dobre wyszkolenie bokserskie prezentują.
widzimy pierwsza runda, dwuminutowa, ale widzimy jednak przewagę technik bokserskich i wykończenia niskimi kopnięciami, czyli coś, co jest najskuteczniejsze. Mateja też lekko siłowo przeważa. Widać, że jego ciosy są jednak mocniejsze. Ma przewagę pewną psychologiczną, widać. Jest bardziej pewny siebie. Dobrze wchodzi, tak. Te kopnięcia, tak. Co widać na twarzy Piotra Jasnowa, że te low kicki jednak robią. O, dobre kopnięcie frontalne, celne. Tak. Jasno, co prawda, dobrze się trzyma jeszcze. I pierwsza runda zakończona. Mocna runda, lekka przewaga, no, dosyć wyraźna, ale nie aż tak bardzo mocno Kamila Matyi. Jasno jeszcze dobrze się trzyma, pokazał po tych ciosach, że jednak nie zrobiły na nim aż takiego dużego wrażenia, ale jednak Kamil Matyja osiągnął przewagę punktową, kilka silnych ciosów zadał, te sierpy szczególnie były dewastujące. No i ciekawa sytuacja, jak rozegrać to w drugiej rundzie. No właśnie, i patrząc na wadze 70 kg to chyba tylko cyfry i liczby, bo patrząc to muskulatura obu chłopaków są duże na to wagę. Tak, duże są, tak. Na pewno zrzucili parę kilogramów, ale walka jest dynamiczna. Za chwilę fajnie rozegrał ten pojedynek. No ciekawi jesteśmy, jak on się rozstrzygnie. Obaj zawodnicy prezentują wysoki poziom, szczególnie akcje bokserskie i wykończenie niskimi kopnięciami. Nie pojawiły się jeszcze akcje kolanami, ale być może oni w drugiej, trzeciej rundzie dopiero wykonują te techniki. Na pewno myślę, że oba kluby przygotowały plan taktyczny, także czekamy na rozwój sytuacji. Druga runda, przypomnę, 3 razy 2 minuty K1 Pro Am. Przyznam szczerze, że Kamil Matyja zaskoczył mnie tutaj w tym pojedynku. Jest bardzo dobrze przygotowany, skoncentrowany, mierzone ciosy, dobry low kick. W tempo na zakroczną nogę, przepraszam, przy wykroczym kopnięciu Jasnocha. To są oczywiście oprócz tego, że zawodnicy odczuwają po prostu czyste punkty, które sędziowie zapisują, bo są to znaczące kopnięcia i ciosy. I kolejny raz wykończenie prawym dolnym kopnięciem low kick. Tak. Tak, bardzo dobrze. Prawy prosty, bardzo mocny prawy prosty. Dynamicznie walczy Matyja. W tempo wejście znowu akcja. Lewy sierpowy. Prawy krzyżowy próbował z góry. Na szczęście on nie doszedł celu dla Jasnocha, ale jest rzeczywiście. Matyja przyspieszył. Zaczyna spychać, no i wydaje mi się, że przełamywać Piotra Jasnocha. Tak. Te ciosy są celniejsze, silniejsze. Dochodzą celu. Jasnoch jeszcze dobrze wygląda na ten moment, ale kilka ciosów silnych. Bardzo silny, prawy low kick, kolejny. W trzeciej rundzie. Prawy prosty, bardzo mocny. No, Kamil Matyja dobrze, bardzo dobrze boksersko walczy. Ciosy dokładne. Zróżnicowane ciosy. Kolejny, tak jest. Sierpy. Jest. Pierwsze liczenie. No myślę, panie prezesie, że chyba też będzie to może być przed czasem. Może być początek końca pojedynku. Widać, że czwarty to jest... Czwarty czy piąty raz zeszedł ten lewy sierpowy. To... Siarczyste te ciosy, ogromna siła. Piotrek Jasnoch tutaj nie wyciągnął wniosków, nie podnosi tej prawej ręki. A to są bardzo mocne ciosy. Prawy prosty znowu doszedł. No myślę, że... Tak. Kamil Matyja moim zdaniem nie wypuścił już tego pojedynku. Chociaż naprawdę, jestem pod ogromnym wrażeniem zawodnika z Kartuz. Tak. Doskonale przygotowany, Klejtu, on wielokrotnie jeździł na zawody międzynarodowe. No i widać, że w K1 Rus też dobrze się czuje. I myślę, że chyba to będzie formalność. Piotrkowi Jasnochowi oczywiście nie odbieramy, nie można odebrać charakteru. Ale w tej rundy. No ta minutka może pomóc, ale... Runda druga zdecydowanie wygrana, dwukrotne liczenie. Przewaga 3 punktów, 2 liczenia, wygrana punktowa. W sumie przewaga 3 punktów, to jest bardzo duża przewaga. 4-punktowa w tym momencie moim zdaniem przewaga zawodnika z Kartuz. No Piotr Jasnoch musiałby tutaj w tej chwili przejść do jakiegoś niesamowitego natarcia, żeby odwrócić losy tego pojedynku. A wydaje mi się, że już fizycznie jest bardzo nakluczony. Oczywiście takie sytuacje się zdarzały i w polskim światowym boksingu. Dokładnie. Nawet wspominam legendarną walkę polskiego zawodnika z Melvinem Mannhoffem w akurat wtedy K1 japońskie, gdzie po low kickach bardzo odczutych, ale Melvin zaatakował prawą ręką, znokautował naszego zawodnika. Oczywiście Matyja ma dużą przewagę, on musi wiedzieć o tym, że Jasnoch może jeszcze zaatakować, no ale w tym momencie przewagę ma bardzo dużą i punktową, no i moim zdaniem też fizyczną. Tak, chyba Jasnoch to widzimy. Mocno wymęczony. Ostatnia runda. No i tak mówiłem, proszę, że chyba Państwa. Te kolana w drugiej fazie pojedynku zostały wyciągnięte. Matyja dobrze zrobił.
Ale widać, panie prezesie, to co pan powiedział o ogromnym doświadczeniu z formuły Kikrat. Jednak to wszystko niesie ze sobą, no bo... W tej chwili tak, wiele pojedynków stoczonych, niby nie ta sama formuła, ale jak wiemy, zawodnicy sportu walki są elastyczni, jeśli zawodnik jest dobry. No moim zdaniem Matyja się świetnie pokazał w tym pojedynku.
Zawodnik Suwałk na koncie 4 amatorskie walki. Pierwsza walka na gali zawodowej Pałuska kickboxing na 4. Wielgosz. No i to będzie ciekawa sytuacja, bo zawodnicy po walkach amatorskich nie zawsze dobrze odnajdują się w galach zawodowych. No ale od czegoś trzeba zacząć. Walki pro-am właśnie są po to, żeby zawodnicy no, mogli jakby spróbować i zapoznać się, jak to jest na galach zawodowych. Kiedy jednak ta publiczność, wszyscy skupiają się na jednym pojedynku, to nie są turnieje amatorskie, czyli czasami są rozgrywane na dwóch, trzech ringach. Jest to zupełnie sytuacja. Pojedynek naszej gali. No właśnie, gali jestem pod wrażeniem tej walki poprzedniej, także Kamil Matyja tu zaprezentował niesamowite przygotowanie. I chyba do tego momentu wiadomo, no możemy uznać, że to była jest to najlepsza w tym momencie walka. Miejmy nadzieję, że następne pojedynki dostarczą taką samą ilość emocji. A skoro jest to formuła Pro Am, to co będzie w formule Pro? No, takim już typowym zawodowym kickboxingu. Arkadiusz Rudziewicz, pancer Suwałki. Kategoria 81 kg. Czekamy jeszcze chwilę na pojedynek. Małe kłopoty techniczne, ale mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli rozpocząć ten pojedynek. No właśnie, gale zawodowe zawsze jednak budzą inne całkiem emocje. To co pan prezes powiedział o zawodach amatorskich, czy to najwyższej rangi, ale jednak to są 2-3 ringi, nie ma tyle osób. Tak, nie każdy zdaje sobie sprawę, że nawet dobrze zawodnicy amatorscy nie zawsze dobrze odnajdują się w tego typu pojedynkach. Oczywiście nie chodzi tylko o styl walki, o sposób prowadzenia walki, ale o to skupienie kibiców. O to, że wszyscy patrzą w jednym kierunku, nie wszyscy dobrze z tym psychicznie radzą. Różnie z tym bywa. Dlatego też te walki pro-am pokazują, kto nadaje się tych walk takich już tak całkowicie profesjonalnych. No właśnie, bo często ten stres jest takim złym podpowiadaczem i te walki czasami są toczone często odwrotnie niż plan taktyczny przewidywał lub ustawiał. Przejdźmy już do pierwszej rundy, tak jest. No i co charakterystyczne dla zawodników pro-am, że oni jednak pierwszą rundę zaczynają od razu. Bardzo, bardzo mocno. Tak, bardzo mocno. Jakby to była tylko jedna runda. Dokładnie. No i pierwszy, równoczesny cios. No myślę, ręka, że to już może być po walce. Prawą. Koniec walki. No, panie prezesie, tu naprawdę ta gala miała trwać trochę dłużej, ale jeżeli tak, te walki będą w takim tempie toczone, tak, ale oczywiście. Trzecią walkę i trzecią walkę przed czasem rozstrzygniętą. Bardzo silny, równoczesny cios. Tak jak mówię, zawodnicy do walk pro-am nie zawsze wychodzą dobrze ustawieni taktycznie. No właśnie. Rzucają wszystko, co się da na pierwszą rundę. Prawy cios nad lewą ręką, uderzony w tempo i widzimy koniec walki. Nie, bardzo silny cios na tempo. Wydaje mi się, że jeszcze pewien kłopot z kolanem jest. Tak. Zawodnik padając mógł sobie zwichnąć kolano.
mała zmiana. Ze mną pan Szymon Kozić, Radio 5 Suwałki. Witam bardzo serdecznie. Witam, Pawle. Rok temu też mieliśmy okazję rozmawiać i bardzo mile wspomnieć. Sędzią dokładnie też jedynku będzie Tomasz. Co się działo dzisiaj już? Ciekawe. No właśnie, krótkie streszczenie, 3 pierwsze walki, 3 przed czasem, bardzo dobre pojedynki, nie powiedziałbym nawet i myślę, że tutaj też ze mną zgodzą się widzowie fighttime.pl, że to są pojedynki pro-am, ale na pewno w 100% zasługują na miano pojedynków zawodowych. 3 walki, 3 przed czasem, bardzo dobre przygotowanie zawodników, młodzi zawodnicy, początkujący, ale widać, że skoncentrowani i jak póki co publika i samo to, że otoczka tej zawodowej gali wcale ich to nie paraliżuje, a więc wręcz przeciwnie, motywuje do dobrych walk. Także... Tak jak rozmawialiśmy rok temu, w tych walkach widzimy prawdziwy pot, prawdziwą krew, prawdziwe łzy. Dokładnie. Tak to na samym początku nazwaliśmy, że pancer Suwałki versus reszta świata. No póki co 2-1 dla reszty świata, że tak to nazwę. Zobaczymy czwarty pojedynek. Niko Dębigus, Rebelia Kartuzy, niebieski narożnik versus Dębowski Szymon, pancer Suwałki. Szymon w tamtym roku obiecał, że poprawi swoje wyniki i czekamy na efekty. Dokładnie. Tej obietnicy. Piąta walka, dwukrotnie już z dzisiejszą galą walczy na gali Szymon Dębowski, także czekamy. Widać spokój zawodnika z Suwał, tak samo dąży do pół dystansu. Formuła Pro-Am, dodam, przypomnę, że różni się tym, że zawodnicy walczą w ochraniaczach piszczeli, ale walczą już bez kasków, rękawice, tak jak do walk zawodowych, wszystkie ciosy dozwolone, w głowę, w tułów, praca kolanami, także bardzo mała różnica. Zabolała piszczel, zabolała piszczel. No i Szymon, no, zawodnik. Tak, chyba ta obietnica rzeczywiście. Szymon, jest klincz, sędzia przerywa. Dodajmy, że walka toczy się w systemie 3 rund po 2 minuty, a zawodnicy, jak poprzedni też, stawiały chawską na pierwszą rundę. To dobre rozwiązanie? Dobra taktyka? No, różnie to z tym jest. Te rundy takie waleczne pierwsze też często się mszczą, bo no, jeżeli się tego zawodnika podda lub też nokautuje, jasno, super, a jak nie, to trzeba walczyć dalej, także właśnie często jest tak, że ci zawodnicy nie kalkulują, także jeśli chodzi o odpowiedź na twoje pytanie, raczej niedobre, no ale to są emocje. Odzew solidny widzieliśmy przed chwilą. Słyszymy rady trenera Szymona, precyzja, gdzieś ta precyzja się pogubiła. Z czego to wynika? To już zmęczenie materiału? Zmęczenie nie, ale być może taka pewność siebie, że trochę jakby w cudzysłowie zoo bigusa, no i tak trochę się rozluźnił. Oczywiście tego nie można robić, cały czas walczymy, to jest pierwsza runda, tym bardziej to, co zauważyłeś, powiedziałeś, zawodnik z niebieskiego narożnika celnie to wypowiadał. Koniec pierwszej rundy. Publiczność jak zawsze w Suwałkach dopisała, no i pięknie reaguje na to wszystko, co dzieje się na ringu. Czwarta edycja po łyskach i Boxing Night, także myślę, że z gali na galę ten rozwój jest widoczny i nie tylko w organizacji i w tych sprawach technicznych, ale przede wszystkim w tutaj wojownikach, którzy dzisiaj się prezentują, no bo to jest najważniejsze. Myślę, że pierwsza runda niewielka, ale przewaga Dębowskiego. Zobaczymy, jak się potoczą dwie kolejne. Dodam, że Rebelia Kartuzy, bardzo dobry też klub. Tutaj jeśli chodzi o północną Polskę, Kamil Mateja, wcześniejsza walka również z tego klubu. Mocny nokaut, Piotrka Jasnocha znokautował, także dlatego mówię, że dobry klub, dobre przygotowanie zawodników, jeśli chodzi o przygotowanie bokserskie. No ale oczywiście nikt tu nie skreśla Szymka, także czekamy, druga runda. 400 zawodników w klubie Pancer Suwałki według statystyk, a jak mówił Łukasz Szczodruch, jeden z trenerów głównych Pancer Suwałki, nawet 450 osób. No właśnie, za chwilę wrócimy do naszych rozmów, jak widzimy, jest. Dębowski atakuje, zbyt niskie ułożenie tułowia, to jest oczywiście kontratak kolanami, także tego nie należy robić. No, ogromny doping Szymona Dębowskiego. Piękny doping, Suwał. Dobre skakanie dystansu, lecz za mocne wpadanie. To może być w każdym razie cios kontrolujący bigusa, także Dębowski musi na to zwrócić uwagę i trenerzy również. Uderzeń nogą niewiele w tym pojedynku. Rzadko te nogi tutaj są wykorzystywane. Trzymają. No teraz widzimy pojedynczy low kick
Nie, tak jak widzimy, ta walka, jak również poprzednie, więcej tego boksu. Być może zawodnicy tak przygotowani, lub też taka taktyka, że gdzieś tam, chociaż w połowie tej walki, tym boksem spróbować rozbić, troszeczkę rozmięczyć. Uderzenie po komendzie sędziego, neutralny narożnik, widzimy, nie było minus punktu, upomnienie sędziego. Ale jakby w zawodników nowe siły teraz wstąpiły. No ale to co powiedziałeś. Przerwy i dwa oddechy i wystarczy. Tak, ale to co powiedziałeś, ta pierwsza runda była bardzo, bardzo wyniszczająca. Widzimy, potknięcie się Bigusa. I już ta żwawość nie jest taka jak w pierwszej, ale to jest normalne. No dlatego mówię, to trzeba zawsze patrzeć i kalkulować. To są trzy rundy. Jako zawodnik, powiedz, taki doping dodaje skrzydeł, dodaje tych kilku oddechów. No właśnie, i z tym jest bardzo różnie, bo nawet przytoczę cytat z ostatniego tutaj filmu, który teraz jest puszczany w kinach, jeśli chodzi o film z udziałem Mameda Khalidowa i Eryka Lubosa, Underdog. Tam fajnie Lubos jako zawodnik też, gdzie tam wcielił się doskonale w rolę zawodnika. I fajnie było użyte stwierdzenie, że właśnie zawodnik, który wchodzi do klatki lub ringu, mimo że na widowni jest tysiące, naście tysięcy widzów, przyjaciół, osób z rodziny, on czuje samotność. Tak jest to już to stwierdzenie i z tym się kilka razy spotkałem, że ci zawodnicy to czują. Jednak, że wchodzą do tej klatki, gdzie jest z tyłu team, narożnik, trener, on zostaje sam. Czy Dębowski, druga runda, według ciebie? No właśnie, tutaj Bigus odpowiedział, już zaczął być aktywniejszy. Przewaga Dębowskiego pod tym kątem, że jakby skraca ten dystans, ale mocno wpada. Myślę, że może być z niewielką przewagą, ale też jeżeli sędziowie dadzą tą rundę Bigusowi, myślę, że nie będzie to wcale krzywdzące. I może być sytuacja po dwóch rundach, że mamy rundę trzecią, bardzo istotną, najistotniejszą, bo może być po rundzie dla Bigusa i Dębowskiego. Zobaczymy, jak to idzie sędziowie. Tak, myślę, że jest okej. No mówię, to jest tylko minuta mniej niż walka zawodowa, a to jest też aż minuta mniej, bo to dużo robi. Ogromnych sekund. Tak jest. Runda, proszę Państwa. Decydująca. Dębowski widać, że przeszedł do technik nożnych, zaczął więcej kopać, ale to wpadanie, jak widzisz, to też nie jest dobre, bo to jest właśnie sytuacja, gdzie może być dobry cios kontrolujący ze strony Bigusa i koniec walki. Bigus odpowiada. Bardzo ładna kombinacja, lewy prawy prosty, prawe kopnięcie na tył. No i właśnie to, o czym mówiłem, to wpadanie. No właśnie, sędzia upomina głowa wyżej. Więcej upomnień dla zawodnika zsuwał. Dobra próba kopnięcia frontalnego. Lepsze warunki fizyczne Bigusa, dłuższe ręce, lepszy zasięg, ale też nie widać aż tak bardzo tego. Bigus tego nie wykorzystywał w poprzednich rundach, teraz zaczął więcej boksować, lepiej tymi czasami prostymi. Dobre kopnięcie frontalne, dobry cios na wątrobę. Doszedł, nie doszedł? Doszedł. O, dobre, to co mówię, kolejne. No jak widać, Dębowski już troszeczkę zmęczony. Bigus wydaje się teoretycznie lepiej oddychający. Zobaczymy. Dobre kopnięcie prawe wykończające. Coraz szybsza z upływem czasu wymiana ciosów. Dobry low kick. Lewy prosty. Już te kopnięcia nie są na tyle energetyczne, ale jednak trzeba zawsze walczyć do końca, uważać na to, bo to też może oczywiście przesądzić o wybycie. O, dobre uderzenie, kombinacja kolanem właśnie na to pochylanie Dębowskiego. A tak, wspominałem, te walki w systemie PROM są to zawodnicy początkujący i często nie kalkulują.
prowadzić i posłuchajmy. Jak zawsze stres. Chwilę, tak. Uderzeniu. Wywiad robić Szymon Dębowski. Ale jestem zadowolony. Chciałbym podziękować mamie i dziewczynie, które są dla mnie mega wsparciem. Tak samo jak cała publiczność, koledzy, wszyscy, którzy tu przyszli. Wielkie podziękowania trenerom, którzy poświęcają mi mega dużo uwagi. To wszystko wasza zasługa. Dziękuję. Szymon, kolejny puchar jest. Co dalej? Jakie plany, zamierzenia? No tylko jeszcze większe i jeszcze więcej pucharów, tak? A my tego życzymy, prawda? Przypomnę Państwu, pojedynek w formule K1, kategoria wagowa 60 kg. 3 razy 3 minuty. 2 minuty. A, 2, przepraszam, dobrze. Pro-Am kategoria. 3 razy 2, czyli jeszcze zawodnik. Pojedynek półprofesjonalny, ale dodamy, że... Reprezentująca pancer sejny, Gabriela Makowska.
Makowska Gabriela. Dawaj Gabrysia, proszę Państwa. Pierwsze miejsce otwarte Mistrzostwa Litwy i walczyła na zawodowej gali DSF Kickboxing Challenge. Także ugotowana zawodniczka w narożniku czerwonym. Jesteśmy ciekawi tego pojedynku. Zaczynamy. Pierwsza runda. Odwrotna pozycja zawodniczki z Litwy. To też często jest problem dla zawodników i zawodniczek praworęcznych. Ta zakroczona noga prawa przeszkadza. Przeszkadza, więc widzimy tutaj, że a z drugiej strony Makowska może dobrze pracować tym low kickiem prawą nogą na wykroczną wewnętrzną nogę. Tak jest, także to na pewno też będzie tą pozycję stabilną Litwinki rozbijało. No, tutaj reklamą właśnie trzeba, panie zawsze walczą na 200% już od pierwszej rundy, także na pewno będą tutaj, tak jest, mamy tu fajerwerki i one na pewno będą coraz większe. Nogi, tutaj pracują przede wszystkim nogi tego boksu, chociaż może teraz troszeczkę więcej. To co mówiłem o zawodnicy leworęcznej, zauważ i państwo zauważą, jak Makowska dobrze pracuje prawym prostym krzyżowym. Zawodnicy leworęczni tego nie widzą, ale też jest tak odwrotnie, że lewy cios Litwinki też mocno zagraża zawodnicę z Polski. Także walka praworęcznego z zawodnikiem czy zawodniczką Mańkutem to jest też zawsze ciekawy bardzo pojedynek. No, bardzo dobry, to co mówiłem, prawy prosty znowu ląduje na szczęce Litwinki. Bardzo nisko, lewa ręka u Litwinki, co dobrze, mądrze wykorzystuje zawodniczka pancera Sejny. I low kick na odejściu. Gabrysia próbuje też kolanem na wątrobę. Tak jest. Zmieścić to kolano. No właśnie. Bezskutecznie, ale chyba w dobrym kierunku. To jest też to niebezpieczeństwo, dlatego że u zawodników, zawodniczek leworęcznych, ta wątroba, prawa strona wysunięta z przodu, teoretycznie łatwiejszy cel. Koniec pierwszej rundy. No, zdecydowanie tu chyba nie mamy wątpliwości. Pierwsza runda wygrywa Makowska Gabriela. Celne, dobre ciosy prawą ręką. Gdzieś tam sporadyczne odpowiedzi zawodniczki z Litwy. To co powiedziałem, odwrotna pozycja, ciekawy pojedynek. Kolejnej odsłonie tego pojedynku będzie jeszcze więcej. Ale to jest dopiero pierwsza runda, także musimy na pewno poczekać. Tak, rozwój wydarzeń. Ta pozycja zwróca na to uwagę tak zwanego Mańkuta, czyli od zawodnika, zawodniczki leworęcznej. Ta prawa noga wykroczna bardzo przeszkadza zawodnikom praworęcznym, dlatego że nazwę to taką siecią pająka. Ta prawa noga jest na zewnątrz, ona zamyka dobrze ten dystans i można doskonale wykorzystywać ciosy lewą ręką i lewą nogą, czego zawodniczka z Litwy akurat nie robiła. Może zobaczymy to w drugiej rundzie. Dokładnie. Rady trenerów chyba coś uruchomiły w jednej i drugiej zawodniczce, bo mocny start od razu. To widać od początku, że Ewelina, zawodniczka tutaj litewska, te ręce są nisko, puszczone, opuszczone, także a zawodniczka wysoka. Tak, mądrze to Polka wykorzystuje, celne ciosy w pierwszej rundzie. Myślę, że jeżeli taki serwis się utrzyma, to pięściarsko na pewno Polka będzie miała ogromną przewagę. No, prawy prosty. Dobry low kick, bardzo tak mocny. Jest. Wysoka garda, mądrze w klinczu praca kolanem. Tak metodycznie dobrze poustawiona zawodniczka z pancerzu. Sejny. Tak jest. No, filia jak jedna z dwóch. Pancer Sejny, pancer Augustów i pancer Suwałki. Główna siedziba. Dodajmy, najlepszy klub Polskiego Związku Boksingu 2018 rok. Także gratulujemy Sejna. Oczywiście braciom Szczodrów. Sejnach, proszę Państwa, nie wiem czy wiecie, Radek Liszewski ćwiczy, co też można było zobaczyć ostatnio w telewizji. No ale niestety nie może sparować, bo są warunki kontraktów i tak dalej. Ale ćwiczy, to jest najważniejsze, ale ćwiczy. Ale ćwiczy, tak. My wracamy do naszego pojedynku. Dobry teraz lewy prosty, troszeczkę chybiony, nie do końca dokręcona lewa noga Litwinki, ale już te ręce, jak widzisz, ta ręka puszczona, mocno te ręce puszczone. Dobrze Polka usypia tymi low kickami wewnętrznymi, po czym przechodzi do kontrataków i ataków pięciarki. I znowu, myślę, że to nieliczenie, dokładnie sędzia dobrze zauważył.
Próba obrotowego uderzenia pięścią Beckfis w wykonaniu Makowskiej. Czy tutaj stawiasz na walkę na punkty bardziej, czy walkę na nokaut? Myślę, że punkty. Tych walk jednak w wykonaniu kobiecym, czy to formuła Muay Thai, czy kickboxing, czy MMA, tych nokautów jest trochę mniej, są te nokauty, ale patrzę, Faden Bader, myślę, że decyzja. To jest trzecia runda, też doszła do końca, no ale nieraz kickboxing pokazywał, że też to wszystko jest przewrotne, także zobaczmy. To sport. Ale doping suwalczan, doping gości. Słyszymy Gabrysia. Patrząc po dwóch rundach, spokojne prowadzenie Makowskiej, także tutaj no, jeżeli zawodniczka z klubu Darfas z Litwy chce myśleć o wygranej, no musi postawić na jedną kartę, musi ruszyć, przyspieszyć i szukać gdzieś tam tego czasu wywinięcia i skończenia walki przed czasem, bo na punkty myślę, że nie. Litwinkę widać, że prawa noga mocniej trochę boli, doszły te ciosy i przyniosły chyba oczekiwany rezultat, bo kilkukrotnie rzeczywiście piętą szukała podstawy ringu. Może to jest sposób na wygraną. Dokładnie. Ring wolny, runda trzecia. No ta garda taka troszeczkę osłabiona, wysunięta, widzicie Państwo. Makowska bezwzględnie fajnie, dobrze to wykorzystuje, dobre ciosy. Śmiało, głośni. Klincz, kolano, dobre znaczenie. To też sędziowie widzą, są punkty, także mądrze to prowadzi zawodniczka Sejn. Z punktu A do punktu B, z punktu B do punktu C i tak do zwycięstwa. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. No i odezwała się Litwinka z nogami i cały czas to punktowanie na prawe kolano przez Gabrysię. Słyszymy nawet narożnik, prosta kombinacja, skuteczna, lewy prosty i noga trafiająca, czy na wewnętrzny, tak jest. Kolejny low kick na nogę wykroczną, to naprawdę przeszkadza, a i paraliżuje. No i widać, że to kolano prawe u Litwinki już nie pracuje tak dobrze. Tak jest. Proste kombinacje, najskuteczniejsze na każdym poziomie, czy to amatorskim, czy najwyższym poziomie światowym. Ręka w połączeniu z nogą, te niskie kopnięcia robią robotę. Lewe noga, każdy... tak lewe jest. I odejście. Sędzia przerywa, próba uderzenia troszeczkę gdzieś tam z tyłu głowy. Wracamy do pojedynku, już końców ja myślę. Tak jest, dobra prawa ręka nad lewą Litwinki. Kolejny raz pokazana, ta garda słabiutka. Klincz przerwany. Oj, chyba zawodniczki już wiedzą, że to ostatnie sekundy, bo... Uruchomiły się pokłady siły w Ewelinie. I czas, także liczby. Myślę, że nie będzie tu większych niespodzianek. Co za pojedynek. Jesteś jasnowidzem. No, zobaczymy, jak to widzą sędziowie dzisiejszej gali. Już niebawem będzie także oficjalny werdykt. Ale jeszcze dodam a propos tych niskich kopnięć. Poczekajmy na werdykt i dokończę.
serdecznie, w dobry sposób, także... fantastycznym, wspaniałym kibicom. Co się tutaj działo w tym ringu? No, była to dla mnie wyjątkowa, ciężka przeprawa. Moja przeciwniczka wiedziała od samego początku, że jest bardzo utytułowana i że łatwo nie odda tego pojedynku. Ciężko mi teraz jest coś, cokolwiek powiedzieć. Dziękuję, że byliście ze mną. No właśnie, i to jest to, o czym mówiłem o tej... Kami, co dalej? Jakie są plany? Poczekajmy jeszcze na... Dokończmy wywiad. No, moim marzeniem jest dotknąć gwiazd. To tego życzymy. A komu chciałabyś dedykować dzisiejszą wygraną? Jest taka osoba, może grupa osób? Moją dzisiejszą wygraną dedykuję moim rodzicom, moim chłopakowi Damianowi i całym Sejnom, którzy tu jesteście. Gratulacje. Dziękujemy. No właśnie, to co mówimy najbliższe o tym wsparciu. Zobacz, jak jest to bardzo istotne. To są też kolejne podziękowania właśnie rodzicom, często tej drugiej połówce, bo to jest bardzo istotne. To, co warto powiedzieć wcześniej, tego nie dokończyłem, o niskich kopnięciach low kick. Kiedyś takie usłyszałem przysłowie, bardzo fajne, trafne co do tych low kicków, że żeby ściąć drzewo, ścina się je przy korzeniach bardzo nisko. I tak też to można analogicznie przedstawić do jakby tutaj... Brzmi jak wykładnia chińskiego mistrza. No właśnie. I gdzieś tam te low kicki jednak ścinają ten fundament, także są to groźne kopnięcia. Coraz więcej ich widzimy i w kickboxingu amatorskim zawodowym. Także to jest bardzo istotne. Prosimy o fair play. Słyszymy podpowiedzi trenera z Suwałk. Nogi. Odpalaj się!
No, jak widzimy, Mateusz Żukowski też w narożniku, tak jak mówię, wcześniej razem trenowali, także zaczynamy. 80 kg to duża waga, to już solidne kopnięcia, proszę, właśnie to można było zauważyć. Solidne kopnięcia, solidne ciosy. No widzimy, czyli to co powiedziałeś z tymi kopnięciami, jednak Krzyszko zaczął mocno, widać dobre warunki fizyczne, długie nogi, dobre kopnięcie. Bartek nie może stać w miejscu, nie może stać w miejscu, przyjmować tych kopnięć w miejscu. Jak na razie defensywa. Tak jest. Dobra praca nóg, te same kombinacje. Lewy prawy prosty z lewym sierpem plus kopnięcie niskie lub też kolano. Krzyszko chyba dąży do nokautu. Na pewno też dobre warunki fizyczne. Bartek musi ten dystans skracać, uważać na kolana, bo w długim dystansie na długości ręki Krzyszki ta noga jest naprawdę, naprawdę groźna. I wątroba, wątroba. Jedno kolano w akcji. Dokładnie, to jest formuła K1 Rules, to nie jest Muay Thai. Jedno kolano musi być oddzielone kopnięciem lub też czasami. No jak widzimy, przewaga Patryka jest widoczna, ale Bartek musi ruszyć, musi rozwinąć te kombinacje bokserskie. O. Bardzo mocne kopnięcie na głowę. No właśnie, to jest formuła Brahamsa, ochraniacz na piszczele, bo gdyby tych ochraniaczy go nie było, to myślę, że już mogło być to po walce gdzieś tam, albo chociaż liczenie sędziego. Pierwsza runda bardzo fajna, dobra runda w wykonaniu Krzyszki, no Bartek się musi rozkręcać, tu musi ten dystans skracać ewidentnie, dlatego że te nogi są bardzo groźne. Sędzia przywołuje Krzyszkę do neutralnego białego narożnika. Kopnięcie, okay. Krocze, czas dany, wracamy do walki. Czas, chodź! Gong dający 10 sekund. Rzadziej u Krzyszki lewa noga, prawa noga rzeczywiście pracuje mocno. No, Krzyszko wygrywa tę rundę, zdecydowanie, bardzo dobre kombinacje, 3-4 ciosy rzucone, wykończenie dobrą nogą, także walka na pewno może się podobać. Z czego wynika defensywa zawodnika Olsztyna? Defensywa wynika z tego, że te nogi jednak robią robotę dużą, weszły kolana, więc zawodnik trochę został gdzieś tam cofnięty do tej defensywy. Tak jest, ale tego cofania nie może być, bo jeżeli to cofanie będzie, automatycznie jest dobry dystans dla Krzyszki i tą nogę bardzo ładnie kończy. Tej nogi też nie widać, ona jest szybka, mocna, więc Krzyszko musi, Arnista Bartek musi ten dystans skracać, próbować linczować, dlatego że walka w takim dystansie nie jest dla niego jakby tutaj pomocna. Krzyszko uśmiechnięty, dostał skrzydła od trenerów. No i czas na drugą rundę, proszę Państwa. Czyli 1-0 dla zawodnika z Suwałk. Obudził się Patryk. Musi. Musi się obudzić. Musi skracać ten dystans umiejętnie. Dobrze pracuje ciosami z góry, takimi zamachowymi. Krzyszko jest wysoki, więc ta głowa teoretycznie jest bardziej odsłonięta. Gdzieś tam próbuje tego mocnego ciosu i dobrze. A Krzyszko z kolei uruchomił lewą nogę, co widzieliśmy przed chwilą. O właśnie. W pierwszej rundzie pracowała prawa. Sędzia teraz przerywa, tak. O, widać też taką, można powiedzieć, już kompletność i kompleksowość zawodników. Też popatrz jak pierwsza runda i Państwo też to widzą, jak ona się zmienia w drugiej już. Lewa noga uruchomiona, czyli świadczy to o poziomie, o myśleniu zawodników i to jest bardzo, bardzo potrzebne, nawet w takich walkach pro-am. Bardzo, bardzo ciekawe. No, zawodnik z Olsztyna, duże problemy, widać, doszedł do siebie. No właśnie, ale teraz musi mocno podnieść gardę, jest. Rzucony ręcznik, bardzo dobrze.
To jest początkujący zawodnik. Decyzja narożnika bardzo dobra. Ośmielę się ponownie prosić o wielkie brawa, niech się uśmiechną. O, to działa. No, państwo są rewelacyjni, najlepsza publiczność w Polsce. Czują państwo ten sport? Patryk, ale nie uciekaj. No, trzeba tym fantastycznym kibicom podziękować. Ty to czułeś? Słyszałeś w trakcie walki to niosło? Tak, czuję, to zawsze pomaga. Dziękuję wszystkim tutaj za przybycie, mojej rodzinie, moim znajomym, wszystkim przed telewizorami. To naprawdę pomaga. Dziękuję. Widziałem od początku właściwie. Byłeś bardzo zdeterminowany. Taka wielka determinacja. Na co jeszcze chciałeś kłaść nacisk podczas tej walki? Czy się udało? Determinacja, mocne kolana to było klucz, założenie do, na ten pojedynek. No i zaskutkowało. Udało się. Wszystkich pytam. Brawa. Wszystkich pytam. Co dalej? Jakie plany? Ostatnie pytanie. Już nie będę przeszkadzał. Naprawdę, bo jesteśmy ciekawi. Masz jakieś marzenie, jeśli chodzi o ten sport? Tak, jak najbardziej. Teraz mam już stabilną sytuację życiową i chciałbym dalej się rozwijać w tym sporcie. To tego życzymy. Dalszego rozwoju. Po prostu. Dziękujemy bardzo.
Proszę Państwa, no to pora, aby rozpoczął się ten pojedynek. Przypomnę, zaczynamy mecz Polska-Białoruś. Trzy pojedynki, trzy najbliższe pojedynki w ramach tego meczu. No właśnie, trzy pojedynki. Przed nami pojedynek. Druga, trzecia walka, mecz Polska-Białoruś. Tak jak już wcześniej miałem okazję rozmawiać z panem prezesem, Białoruś, taka kraina, kraj, gdzie jednak ci fajterzy są tam bardzo mocni, wytrzymali. Myślę, że jeden z wiodących krajów na świecie, jeśli chodzi o sporty walki, w tym jeśli chodzi o kickboxing i Muay Thai. Kto? Palestra Warszawa. Tak jest. W tym klubie powiem. Podopieczny Łukasza Roli, bardzo dobry klub. Zresztą widzimy Łukasza w narożniku z tytułami, bardzo doświadczony trener, zawodnicy, także spodziewam się bardzo dobrej walki. Mikołaj Kopaniszyn, narożnik czerwony, polski zawodnik, młodzieżowy mistrz Europy w kickboxingu versus Aleksej Zdunkiewicz z Białorusi, zwycięzca Pucharu Świata WAKO, pięciokrotny mistrz Białorusi, ale patrząc na ilość i jakość tych zawodników, myślę, że te jakby tu osiągnięcia mają drugorzędne znaczenie. Widzimy w ringu jaki spokój, doświadczenie. No jest to już zachowawczo, nie, pierwsza runda. Widać duże doświadczenie, dokładnie. To jest taka pierwsza runda badawcza, tym bardziej jest to walka już 67 kg, 3 razy 3 minuty. Dobry prawy nad lewą ręką Kopaniszyna. No, zawodnik z Polski. Lepsze warunki fizyczne rozprogramowuje, usypia luźnymi ciosami, żeby zadać dobre kopnięcie lub też przejść do bezpośredniego ataku. Zmiana pozycji, dobry kolano na wątrobę. Tu już widać duże doświadczenie. Walka w dwóch pozycjach na pewno też przeszkadza białoruskiemu zawodnikowi. Jest! Pierwsze leczenie. Bardzo szybko. Cios na tył, wątroba. Bardzo mocny cios, tak widzimy. W tempo nad prawą ręką zawodnika z Białorusi, lewy na dół. Mógł to obronić? Ciężko, bardzo ciężko. Cios w tempo, w timing, to co tutaj słyszę nawet po odpowiedzi trenera Łukasza Roli. Spokojnie, uspokój, nie rzucaj się, dalej to samo. Znowu wątroba. Także bardzo, bardzo też widoki, wysoki poziom. Widać u Kopaniszyna, no młodzieżowy mistrz Europy już, także samo też mówię sobie. Walka na pewno się podoba. Widzimy praktycznie każde odejście z Dunkiewicza. Od razu jest kontrujące kopnięcie lewe lub prawe. Kopaniszyna, dobre, długie nogi, silne, także na pewno solidna broń w wykonaniu polskiego zawodnika. Dobry prawy low kick, tak. To jest tak zwana już właśnie walka, gdzie zawodnicy, to co rozmawiałem wcześniej, różne grupy zawodników, tu zawodnicy, którzy biją w tempo, to już jest wysoki poziom, ale to są bardzo niebezpieczne ciosy, bo praktycznie jeden cios i tak jak widzieliśmy, może być już po walce. Aleksej Zdunkiewicz próbuje oddać to, co przyjął i też bije na wątrobę. Ale nie zapominajmy, że jest to jakby wschodnia krew, też bardzo, bardzo utytułowany. Jest najważniejsze i mamy dzisiaj z tym właśnie do czynienia. Czwarta gala trudna, bo za rok piąta, czyli będzie trzeba jeszcze podnieść poprzeczkę. Na pewno. I oby zawsze ta poprzeczka była podnoszona, tego oczywiście życzymy organizatorom. Runda druga. No, pierwsza runda zdecydowanie wygrana przez zawodnika Palestry Warszawa. Zobaczymy odsłonę drugą, jak to będzie wyglądało. 180 sekund. Dużo czasu na to, dużo czasu zaplanować.
przeprowadzić. Tutaj widać, że białoruski zawodnik Aleksiej Zdunkiewicz tym lewym sierpem będzie próbował uśpić trochę, taka luźna, dobra ręka. Zobaczymy, co, jaki ma pomysł po tej właśnie sierpowym. Z jednej pozycji tak samo, dobry cios na dół z odwrotnej pozycji. Noga odrobinę zeszła, ale... Ale nogi u zawodnika polskiego pracują szybko. Widać tą energię w każdym ciosie i w każdym kopnięciu zadawanym przez Kopaniszyna. Przemyślane, mądre ataki, usypia, zmienia, bije na górę, na dół, za chwilę kopie, także ciężko też wybronić taki atak. No, dobra prawa ręka, dobrze ustawiona na lewy sierp Białorusina. Słyszymy podpowiedzi trenera, czujnie garda. Jest. Chyba polski zawodnik z tą gardą raczej problemu dotychczas nie ma. Ach, no tutaj trener Łukasz na pewno widzi, rozczytuje przeciwnika. Zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa tego lewego ciosu sierpowego, mimo że Kopaniszyn coraz mocniej się rozkręca. Coraz więcej celnych ataków, ale nie zapominajmy, że jest to już taki poziom, że często ta sytuacja się zmienia, zwraca w bardzo szybki gdzieś tam sposób. Różnica wzrostu zawodników ma duże znaczenie? Bardzo, bardzo. To są jednak ataki na takiej pełnej długości, czy ręki, czy nogi Kopaniszyna. Te ciosy lub kopnięcia są potwornie mocne, także to jest zawsze duży problem z tą przewagą, że ci zawodnicy wyżsi. Raz, że potrzebują tego powietrza do zadania ataku, ale też mają trochę teoretycznie łatwiej, no bo jednak ten zasięg jest duży. Czas ataku musi być na pewno, jest dłuższy, wykonania Białorusina niższy, zawodnika z Polski. Dobre ustawianie tym przednim prostym, Kopaniszyna robi sobie miejsce i też jakby usypia tą lewą ręką dobrą pod kopnięcie lub cios prawym ręką. Dobre lewe kopnięcie na prawą rękę, to co mówiłem o tym przełamywaniu, biciu w tempo, bardzo dobre, zmiana pozycji, widzimy. Kombo. Dobry prawy, znowu lewy na dół, kolejny na tą wątrobę, te ciosy się odkładają. 20 sekund do końca drugiej rundy, teraz na tę chwilę dla... Kopaniszyn, zdecydowanie Kopaniszyn. Spokój, przegląd, dobra obrona, lewy prosty, low kick, raz za razem, czy ja mogę wykroczyć, czy zakroczą, widzimy wewnętrzny, rzadszy low kick, też bardzo skuteczny. Białoruś nie robi co może, no na pewno... Ogromny charakter, nie poddaje się, ale ciężka walka. Gdzieś tam na kartach sędziowskich te punkty wyglądają inaczej, ale walczy do końca, do samego końca, do ostatniej sekundy. Co pokazała ubiegłoroczna edycja, że też zawodnicy dali się wszystko. To się opłacało w niektórych przypadkach. Dokładnie. Dobry low kick w wykonaniu Zdunkiewicza. No, trochę przyspieszył zawodnik. Z Warszawy. Dobre ciosy proste. No, wydaje mi się, że cała gra tutaj, jeśli chodzi o zawodnika z Białorusi, gdzieś tam przejawia się w tym, żeby zadać dobry lewy sierpowy. Próbuje zmieniać pozycję. Tak, ta lewa ręka jest na pewno aktywniejsza i mocniejsza. Ale myślę, że Kopaniszyn to rozczytał, także prawa ręka na swoim miejscu, na straży, gdzieś tam nie dopuszcza tej sytuacji kontratakującego ciosu.
Tak jest, bardzo dobry prawy na dół, lewy na dół, klincz, bezpiecznie kolano. Nie ma pauzy w tej walce. Już zamknięty Białorusin w narożniku, w linach. Trener podkreślał narożnika, czujnie. Czyli... Cały czas, dokładnie, to co rozmawialiśmy, tu się walczy do ostatniej sekundy. I często jest też tak, że zawodnicy, którzy prowadzą te walki, gdzieś tam gubią, następuje się rozluźnienie i czasami sytuacja może się odwrócić bardzo mocno. Także to oczywiście świadczy o mocnym doświadczeniu i przygotowaniu zawodników i klubu. To do samego końca. Bardzo dobre uderzenie obrotowe pięścią, backfist, po czym momentalne przejście do kontrataku, ataku kolanem. Bardzo dobrze. O. Podbródkowy mocno. No właśnie. Jedno kolano przedzielone musi być ciosem lub kopnięciem, stąd komenda sędziego do stopu i lewy sierpowy. O, myślę, że już wszystko jasne. Zdunkiewicz zdaje sobie sprawę z tej sytuacji, że tutaj dobra, bardzo szczelna, żelazna defensywa Kopaniszyna. Kolejny dobry zakroczny, lekki nogę zakroczną. Wykonanie Kopaniszyna, także jeśli to dofa do końca, to nie mamy tutaj wątpliwości, że wygra to zawodnik z Polski i będziemy mieli 1-0 w meczu Polska-Białoruś. Ale czekamy dalej, obserwujemy walkę. 15 sekund. No właśnie. Kolejny low kick w tempo, jak widzimy. No. Zabolał, bardzo zabolał. O, już idziemy na jedną kartę. Charakter zawodnika. Tak, tak. Niesamowita końcówka.
Miles Fighter z tym piszczą. Schowany za podwójną randą, ciężko było trafić i dotrzeć. No tak, tu jest widać, że doświadczenie, przede wszystkim doświadczenie, umiejętnie się chował, ciężko było podejść, coś zrobić, ale jak widać dałem radę. Dziękuję za doping. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dzięki tobie Polska prowadzi w tym meczu 1-0. Czytam w tych dobrych galach kickboxingu, dodamy, że Sergiej Praciński jest mistrzem świata organizacji WAKO oraz sześciokrotnym mistrzem Białorusi, ale sam wiesz doskonale, nasi widzowie też to wiedzą, jakby cyfry i też gdzieś tam osiągnięcia nie walczą. Nie mają znaczenia. Dokładnie, bo jest to bardzo różne. Determinacja zawodnika w Polsce może być tym tą kropką na D. Dokładnie. Kategoria 86 kg. Korzystając z okazji, pozdrawiamy wszystkich widzów
w portalu fighttime.pl. Transmisja leci na żywo, także pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i czekamy, wspólnie kibicujemy, oglądamy drugi pojedynek w meczu Polska-Białoruś. 1-0 dla Polski. Zobaczymy. Mam nadzieję, że widzom internetowym też się wszystko tak podoba, jak widzom na hali, bo rozmawiałem teraz w kuluarach z gośćmi, z VIP-ami. No, zadowolenie są bardzo, bardzo emocjonujące. No i proszę, jak ruszył jednak. To, co powiedziałeś. Chcę przypomnieć w wielkim stylu. Chcę wrócić i chcę wrócić i na pewno wróci. Proszę, proszę bardzo. No właśnie, no właśnie. Neutralne narożniki, pierwsze liczenie, prawa ręka Mateusza bardzo mocno. Myślę, że tutaj wyrywa się ta walka nie dotrwa. Myślę, że to nie wyjdzie poza pierwszą rundę. Jest wątroba. Piękne lewe koło na wątrobę. Zawodnik liczony, ale chyba będzie koniec. Aczkolwiek nie. Nie ma. To się nie udało. Pełna dominacja, mogę powiedzieć. No tak zakładaliśmy, bo ja też mam tendencję do tego, żeby czasami na początku to sobie przysnąć i żeby tak właśnie nie przysnąć, od razu do przodu i po swoje. Słyszałeś fantastyczną publiczność? Tak, szczególnie dobrze wspominam walkę z Litwinem 2 lata temu, tak, super doping. Szkoda, że nie na moją korzyść, ale pomału do przodu cały czas, także liczę, że kolejnym razem też będę miał szansę tutaj się wystąpić, pokazać i że zabawię Was trochę. Północno-wschodnia Polska,
A zdradzisz nam swoje plany, druga, zamierzenia, tak marzenia, co się tam w głowie urodziło? Znaczy, ja cały czas tak na sportowo trenuję się, rozwijam i czas pokaże, tak? No to jakoś tak specjalnie nie zakładam, bo z tymi planami jest różnie, ale żeby cały czas się rozwijać i nie tylko ciało, ale też głowę, tak? Żeby to wszystko współgrało i szło do przodu fajnie. Brawa, wielkie brawa, proszę Państwa! Trzeci pojedynek w ramach meczu.
No właśnie, kategoria wagowa, która jakby na pewno da nam dobry, dynamiczny, szybki pojedynek, no bo kilogramy mówią za siebie, tu akcje pewnie będą przeplatane, myślę, bardzo, bardzo szybko, ale to jest też oczywiście kategoria, gdzie te ciosy ważą, co pokazały już pierwsze pojedynki i tu też te, myślę, że może to się skończyć też przed czasem. Początek pierwszego starcia. Odwrotna pozycja Rościńskiego, ta prawa noga też będzie istotna, lewa ręka. Krótka, dobry lewy prosty, krzyżowy dobry lewy prosty w wykonaniu zawodnika z Sanoka. I już od samego początku widzimy, zawodnik polski chce uzyskać przewagę. Dobra bardzo reakcja, clinch, kolano mentalne, tak bardzo jest. Szybka praca nóg. Polski zawodnik, widać, że tańczy. Tak jak rozmawialiśmy. Ta waga to funduje, także na pewno będziemy tutaj mieli do czynienia z licznymi takimi akcjami w wykonaniu. Dobre skrócenie dystansu, lewy na dół, dobry zwód tułowiem. Widać doświadczenie duże, przegląd sytuacji. Prawa ręka przeszkadzająca, ona taka usypiająca zawodnika z Białorusi po to, żeby gdzieś tam wykombinować atak. No właśnie, dobry lewy na dół, w tempo. Parciński raczej zachowawczo chyba. Bardzo dobra akcja. Białorusin sprawia wrażenie, jakby się teraz obudził. Dobry. Szybki unik. Na kolan, tak jest. Dobre. Prawa ręka Kościńskiego też. Lewy na dół, kolano lewe, tak jest. To co mówiliśmy wcześniej o tej odwrotnej pozycji, że ta lewa strona jest bardzo istotna. Tego zawodnik praworęczny nie do końca widzi, ale to samo też jest w odwrotną stronę. Także tu uwagę muszą skupić obaj zawodnicy. Tym ciekawsza walka. Tak jest. A lewa noga Mateusza ciągle szuka wejścia na wykroczną. Kopnięcie w krocze, przypadkowo oczywiście, jest ok, nie tak mocne, sędzia ostrzega, zawodnika z Sanoka. No, te pojedyncze sierpy spadają, ale są bardzo groźne w wykonaniu tutaj Wołyńca. Rościński tańczy, ale nie zapomina o gardzie. Tak jest. Bardzo dobrze. Tak jak rozmawialiśmy i wiemy doskonale, jeden cios, kopnięcie i to często może nam ta gra się odwrócić. O dziwo chyba trenerzy zadowoleni z walk swoich zawodników, bo nie słychać zbyt wielu tych porad. Myślę, że dzisiaj jesteśmy zadowoleni z tej gali, bo bardzo dużo walk przed czasem. Także to na pewno świadczy o tym poziomie i to trzeba pogratulować teamom, zawodnikom, organizatorom. I pierwsza runda zakończona. Tłumaczy, że po każdej akcji zejście, tak zwany zajstep z lewą ręką, także to jest na pewno mądra, dobra wskazówka, przede wszystkim, żeby ten sierp gdzieś tam dalej był groźny.
i na zmianę. Są to kopnięcia prawą, lewą nogą. Dobra obrotówka na tułów. Chybiła celu, ale... W drugiej rundzie już chyba widzimy rozkładanie sił. No, dobra lewa ręka, bezpośredni lewy prosty w wykonaniu Rościńskiego. No myślę, że tu jeszcze Rościński może nas zaskoczyć wachlarzem swoich technik. Od bekwistów po kopnięcia obrotowe także. Bardzo dobra walka. No i zabrakło gardy tym razem. Widzimy gdzieś tam lekko naruszona lewa strona Rościńskiego, ubryjowy. Miejmy nadzieję, że to nie jest poważny uraz. No właśnie, ja widzę rozcięcie. I ta ręka gdzieś doszła celu. Trzeba na to uważać, bo na pewno zawodnik z Białorusi będzie tam konsekwentnie dalej bił. No właśnie. Te prawe sierpowe też niebezpieczne. Bite szeroko, ale mocno. I słyszymy wskazówki trenerów. Prawą bij prawą. To co powiedziałeś. Słyszymy też, żeby narożnik białoruski krzyczy, żeby ten dystans skracać, żeby być ciutkę bliżej z tą prawą ręką, żeby te nogi bardziej podeszły. Bardziej pozycja obniżona, gdzie na pewno wzmocni to siłę tego czasu sierpowego. Widać, że nie radzi sobie zawodnik z Białorusi z tą presją Rościńskiego, który na zmianę momentalnie przerzuca ataki z ręki na nogę, także bardzo dobra praca. Myślę, że runda będzie druga dla Polaka. Zabolało. O, kapitalne kolano, lewe kolano. O, już Białorusin zepchnięty do defensywy. Jakby został przełamany tymi atakami Rościńskiego. Myślę, że zdecydowanie dwie rundy wygrane, dwie rundy wygrane. Te informacje pójdą w świat. Na pewno. Przydadzą się polskim zawodnikom. Myślę właśnie, że jest wielu zawodników w kickboxingu i w sportach uderzanych, o których świat nie słyszy. Gdzieś tam tej promocji lub też tego wypłynięcia nie ma. A szkoda. Myślę, że oby było to coraz lepiej i żebyśmy słyszeli o polskich nazwiskach coraz częściej. Dobry przegląd sytuacji, kapitalne lewe kopnięcie na wątrobę, na pewno odczuł to Białorusin. I na zmiana, prawa noga, lewa ręka, zasypywane atakami krzyżowymi, lewa, prawa strona, bardzo dobrze. Ciężko pod takie coś przydać, rewelacyjne kopnięcie w tempo. Super, ponownie rewelacyjne. Kopnięcie, cios lewy i znowu lewe kopnięcie.
Tu też zaplanowana akcja. Konsekwentnie, powoli, powoli. To naprawdę, proszę Państwa, świadczy o bardzo wysokim poziomie. Bicie na zmianę lewą ręką, lewą nogą i ponowienie lewą nogą. To jest... Widać ogromne, kapitalne kopnięcie frontalne prawą nogą przednią i noga, tak jest, na zakroczną nogę Białorusina. Kapitalne są te ataki, przemieniane. Jura Wołyniec, Białoruś, Kamil kapitalne, Rosiński, kolejne kopnięcie, ta lewa strona. Polaka, bardzo dobrze na zmianę, kopnięcie z ciosami na dół, tam wątroba Białorusina, na pewno te ciosy czuć, kopnięcia czuć, to już to widać po samym poruszaniu i przeglądzie tej walki. No myślę, że już Jura Wołyniec czeka na gong końcowy, żeby to przetrwać, 10 sekund do końca, także myślę, że nic tu nie zabierze zwycięstwa zawodnikowi z klubu Samurai Sanok. I czas.
tak jak powiedziałem wcześniej, rewanż Mistrzostwa Polski służb mundurowych. Jest coś do wyjaśnienia. Golon wygrał. No, dzisiaj Kamiński przy wsparciu takiej publiczności, myślę, że to już dodało mu skrzydeł. A te przykłady wyjaśniania różnych sobie animozji zazwyczaj bywają niezwykle ciekawe. Druga walka wieczoru, ostatnia walka dzisiejszej gali po łuskach i Boxing Night 4, 10 pojedynek. Zaczynamy! No, dobra praca nóg Kamińskiego. Żołnierze. No właśnie. Zamknięty za podwójną, szczelną bardzo gardą Rafał Kamiński. Tak jak powiedziałeś, Kamiński chce coś wyjaśnić. I to widać. Tak, stawia na kopnięcia bardzo mocne. Wydaje mi się, że chce, żeby Golon się troszeczkę wystrzelał. Stąd ta podwójna, szczelna, mocna garda. Golon nie kalkuluje. Idzie mocno, bardzo do przodu. Ciosy, góra, dół. Celuje, szuka wątroby. I wykańcza często ataki kolanem. Bardzo dobra walka. No, mimo doświadczenia, runda pierwsza, ale tu nic nie kalkuluje. Moc, energia i zawziętość. Ten pojedynek zdecydowanie trzeba uspokoić. Sejny śpiewają. No. No, dobry prawy sierpowy nad lewą ręką Kamińskiego. Ale Kamiński zostaje dłużny, odpada kopnięciem frontalnym. Podwójna garda. Te kopnięcia frontalne są celne. One na pewno się odkładają. Tak jest. To jest bardzo... Byłem świadkiem wielokrotnie właśnie walki w kickboxingu i w MMA, gdzie kopnięcia frontalne odkładały się i naprawdę zabierały te cenne, potrzebne powietrze. Dobry sierpowy, celny, nad prawą ręką Golona. I dolna garda, i górna garda doskonała. O, bardzo wysokie tempo tego pojedynku. Zobaczymy, czy zawodnicy utrzymają takie tempo walki w drugiej, trzeciej odsłonie. O ile do tego dojdzie? O ile do tego dojdzie? Oj, chyba zamroczył ten nowy. Ten sierpowy już dwukrotnie ląduje nad prawą ręką Piotra Golona. No, dobry prawy prosty, między rękawice. Są kibice z Ostrołęki, też słyszymy. Runda druga. Trochę puszczone ręce już u Golona.
Sprawia wrażenie, jakby ten oddech był cięższy, ale doskonała reakcja na kolano. Ale Golony już w defensywie od końcówki pierwszej rundy. Te kopnięcia jednak, to co powiedziałeś, tak, kumulowały się. I będą się dalej kumulować, ale myślę, że Kamiński powinien tu przejść do częstszych ataków bokserskich. O właśnie, gdzie ta garda już jest naruszona, ona nie jest taka szczelna. No jednak te wysokie tempo, a wręcz bardzo wysokie pierwszej rundy dają sobie znać. Piękny unik i seria kopnięć. O, emocje ogromne, bardzo dobry pomysł. Ten rewanż wygląda na przesądzony. Dobre kolano. O! Jest, chodzi. Kolejny, lewy się boi, prawy low kick. Bardzo dobrze na cofniętej prostej nodze Golona. Kolejne kopnięcie frontalne. Bardzo dobry low kick w tempo. Kamiński bardzo skupiony. Tak. Nie idzie na żywioł. Zaznacza swoją przewagę. Zaznacza swoją przewagę. Jest, obrona gardą, tak. Prawy low kick, lewy front. A bardzo dobry prawy na dół. Kolejne kopnięcie brutalne, kapitalne. Na tył w przeponę. Kolano. I kolejne. Zasypuje go na tymi kopnięciami frontalnymi. Ale kolejne, tak jest. Kwestie bokserskie też się wreszcie uruchomiły. Dobre zejście po prawym ciosie. Zamknięta obrona. Tak, dobra praca tułowia. Zamknięta podwójna garda. Golon chce jeszcze coś powiedzieć. Tak, ale jest. Chyba niewiele. Na blok kopnięcie przyjęte. Myślę, że druga runda zdecydowanie dla Rafała Kamińskiego. Końcówka tej odsłony, tak. Emocje rosną. Sejny ciągle śpiewają, proszę Państwa. Zresztą to chyba słychać. Kapitalny prawy prosty. Znakomita odsłona. To będzie wojna. Trzecia runda. Skoncentrowany Kamiński. Dobry prawy low kick na blok Golona. Ale nie zapominajmy, że przy tak wysokim poziomie jeden cios, jedno kopnięcie może przeważyć o całej walce, więc czekamy do końca rundy. Kolejny low kick. Ale Golon nie zostaje dłużny. Lewy prosty, prawy low kick. No ale stosunek ciosów na korzyść zawodnika pancersejny. Dobre zejście z linii ciosu. Prawy cios bity w tempo na zejściu, na zajstepie. Bardzo dobra, rotacja lewa strona. Dobry blok, znakomita obrona Piotra Kamińskiego. Rafała, przepraszam. Mimo chęci
Piotra Golona to nie do końca wychodzi. No myślę, że Rafał Kamiński wziął sobie do serca tą przegraną na Mistrzostwach Polski i tutaj nie pozostaje dłużny. Przez ani chwilę. Tempo odrobinę spadło, ale za to moc chyba ciosów pozostała ta sama. No, myślę, że publiczność sejm dodaje skrzydeł. Naprawdę. Głowa byka w herbie sejm rzeczywiście... Nie jest przypadkiem. Nie jest, proszę Państwa. Słyszymy tu, przepraszam, narożnik Kamińskiego, prawy low kick i rzeczywiście on coraz ciężej siada na nodze Golona. Kapitalny pojedynek. Rozbity Piotr Golon, ta garda puszczona, rękawice nisko, ale nie poddaje się i tego nie można mu zabrać. Ogromny charakter. Tur Sejn, proszę Państwa. Kolejny! Proszę, jaka wymiana. 20 sekund do końca. Przepiękna walka, fenomenalna. Końcówka rundy. O, nie ma. Wszystko w temacie. Gratulujemy. Chyba jeszcze inny. Posłuchajmy, co powie Rafał.
Dziękuję bardzo. Powiem tak, jak tu nie trenować i nie walczyć, jak się ma taką ekipę do kibicowania. Dziękuję bardzo wszystkim kibicom, tym, którzy są tutaj obecnie zgromadzeni razem z nami, dla tych przed telewizorami. Dziękuję swojej żonie Darka, Agnieszce, trenerom, oczywiście sponsorom, Kredens Smaku, Sławek, waga zrobiona rewelacyjnie, polecam. Dla moich sponsorów, którzy byli na banerze, jest ich naprawdę masa. Naprawdę kochane Sejny. Co chciałbym powiedzieć? Walka ciężka, przeciwnik młody, ambitny. Tylko jedna sugestia. K1, ciosy na gardę, nieliczone. Także wiedziałem o tym, że prowadzę na punkty. No właśnie, myślałem, że gdzieś tam zawodnika podłączę, ale fajnie się udało. Dziękuję organizatorom, dla dowódcy, jednego, drugiego, dla żołnierzy, 14 Suwalski, pułk się rozwija. Dziękuję żołnierze za wsparcie, za przygotowanie wszystkich i przepraszam, jeżeli kogoś nie wymieniłem. Dziękuję. Dziękujemy.